Hej, cześć, witajcie w odcinku specjalnym. Dzisiaj zagramy w legendarną wersję Minecrafta na Xboxa 360. Mamy tutaj do wyboru różne opcje. To nie działa. Tu możemy sobie skina zmienić. Mamy dwa Steve'y. Ciekawe. Ja na razie będę grał Steve'em. Tutaj. A, tu się nie tworzyło skinów, to się tworzyło te. Kupowało paczki, dobra. How to play, to nas nie interesuje. Ustawienia, to wiem. Autosave'y. Difficult easy. Muzyczka, dźwięki. To nas nie interesuje. Chmury. Bedrock Fog wyłączony. A właśnie. W Xboxie była taka opcja, której w Javie brakowało. Można było wyłączyć sobie tą mgłę, którą mi tak już później usunęli od Bedrocka. Animacje, gamma. No. To nas zbytnio nie interesuje. Zaczynamy. Offline. Gram na starszej wersji tej edycji. Dlaczego? To jest pierwsza wersja, którą zakupiłem, znaczy dostałem kiedyś w prezencie na chyba urodziny. I to właśnie pamiętam, najbardziej wspominam tą wersję. Dlatego na razie musimy grać offline, bo bym musiał to zaktualizować. I w dzisiejszym odcinku, bo mam plany zrobić z tego taką miniserię, zagramy sobie w tutorial. I ostrzegam, po raz pierwszy od chyba 6-7 lat, nie pamiętam, to odpalam. Ja tylko sprawdziłem, czy wszystko działa, włączyłem i nic tutaj nie robiłem, więc uwaga. Mogę być trochę dziwny, nie swój, więc jak ktoś nie lubi takich filmików, jak będę się czymś, byle czym zachwycał, to trudno, to musicie wyłączyć. Trochę się stresuję, bo dawno nie grałem, dobra. Dlatego przejdziemy sobie tutorial, bo właśnie z tego słynęła wersja na Xboxa. Zobaczmy, co dla nas przygotowali. Coś tam mi świta. Wręcz widzimy tło tego tutoriala. Ach, przypomniało mi się, jak to długo wszystko się wczytywało. Dalej. Ja nie wiem, czy to zadziała w ogóle. Płyta jest trochę porysowana. No. Kurde, jeszcze to. Oh my god. Ale to wygląda. Jakie to jest rozmazane w ogóle. Ja tutaj... No nie, no, no to Full HD to nie jest. Ewidentnie. Źle to wygląda. Ale podoba mi się ta pikseloza taka. Nie chodzi mi o tą Minecraftową, tylko... ale ciężko się tu steruje. Dobra. Pamiętam, że naszym O, światło się zepsuło. Tu nam nie pozwolą na razie przejść, z tego co pamiętam. Tak. Musisz ukończyć tutorial, aby dostać się dalej. Ogólnie to jest jedna z lepszych mapek, bo mamy tutaj zamek. Później to wywalili. Nad czym polewam? To co? Pierwsze, co musimy zrobić... tak, wiemy, czym jest Minecraft. Musimy się rozejrzeć. Tu nam samouczek każe. A, dwa razy tak. A, tak zmieniam widok. Tak kucam. Tak skaczemy.
I teraz musimy ściąć drzewo. No to ścinamy. Ciekawe, czy są... Jest! Achievement mamy! Getting wood! No i ścinamy drzewko. Ale fajnie się gra, tylko ten... pasek jest trochę wysoko. Tak, inwentarz. Czekajcie. To wiemy. To wiemy. To wiemy. Okej. Okej. B się wyrzucało. Dobrze. Pamiętam. Y to jest inwentory. O, tak się najlepiej robi. Nie gałką analogową, tylko tak. Tylko nie można wyrzucać, bo jeszcze... O, trzeba użyć gałki tylko, jeżeli chcemy coś tak wyrzucić. To przypomniało mi się. Crafting. O, ten wspaniały crafting. Dobra. Nie chce mi się tego czytać, ja wszystko wiem. Zróbmy deseczki i pewnie patyczki. Czekajcie. Tak, tak się zmieniało. Ja to wszystko pamiętam. Aż tak źle ze mną nie jest. O, tego nie pamiętam. Wędki, rybki później połowimy. Tak, no i czas na zjeść tą szyneczkę, co nam tu dali. Specjalnie nam tu utrudnili, dali nam do góry, żeby nas nauczyć. Dobra, jemy. A tym się je. Dobra. Tu jest w ogóle na odwrót niszczenie i... niż na Javie. Dobra. Tak, moje serduszka się będą regenerować. Zrób... każą nam zrobić ławeczkę, crafting, wyjść. Ja go postawię, bo naszym zadaniem będzie ten domek odbudować. Dobra. Okej. Wiemy, czym jest gravel. No i pierwszy kilofek pójdzie drewniany. Time to mine. Zaraz pójdziemy do kopalni. Są tu jakieś sadzonki? Mamy sadzoneczki. Owieczkę mamy, to może nam się... A nie, bo tutaj łóżka są. Okej. Noc nadejdzie szybko, to wiemy. No to co? Trochę kamienia wykopiemy. Tu niestety chyba nie przygotowali dla nas kopalni żadnej. Tak, tu mechanizmy. Trzeba iść. Ja wolę nie biegać, bo szybko go nie. Trzeba ścianę rozkopać po prostu. O! Specjalnie, żebyśmy nie mogli wyskoczyć, nas obudowali. Trochę kamienia się przyda. Dobra, kopiemy. Różne narzędzia, tak. Kurczaczka sobie ubijemy. Tylko one uciekały, no. Chodź tu. O, udało się. Owca mięsa tutaj nie dawała. A właśnie, co tu jest? Łódki. To później popływamy sobie łodzią. Mamy piękny napis Minecraft nad zamkiem. Dobra, rozpoczynamy budowę domku. O, ciężko się tu budowało, pamiętam. Ale nie przeszkadzało to w graniu wtedy. Wtedy to się Minecrafta tak jakby na nowo poznawało i wszystko fascynowało. O. Cyk. Siekierka i idziemy drzewko jakieś wykopać jeszcze. O, tu. Tu w ogóle są różne liście, co mnie dziwi trochę. Z
za wolno się ta postać przesuwa. Ja to pamiętam. Przez to, że się tak postać topornie przesuwa, to po prostu nieraz nie idzie tego. Nieraz nie idzie w ogóle walczyć z potworkami. Jak pójdzie się do jaskini jakiejś, to pewna śmierć, mówię wam. To akurat jest rzecz, do której wolę nie wracać. Getting upgrade, mieczyk, no i teraz trzeba to uporządkować. Ja sobie uporządkuję tak, że siekierkę damy najpierw na koniec. Mieczyk damy tu. Warto te... A, się odzwyczaiło już. Drzewko damy sobie tu. Te różne, wiecie, śmieci niepotrzebne nikomu. Chyba jednak wolę gałką to robić. No, tak jest dużo lepiej. Tak... To mi się przyda. No, na razie tak niech to będzie. No i budujemy, bo każą nam ukończyć budowę domku, no to trzeba to zrobić. Znaczy, to jest bardziej bunkier, a nie domek. No i podłogę, bo tu jest żwir. Się przydało. Trochę nudny ten początek, wiem, przynudzam, ale... No, tak każą. Ja muszę tutaj zrobić co nieco, muszę przetopić coś. Muszę... O, każą mi łopaty użyć, to zaraz użyjemy. Daszek. Ja pamiętam, że ten domek, on był... Przypomnienie, wiem, że łopaty każecie mi użyć. Zaraz. O, jabłuszko tam mi wypadło. Dobra. Jabłuszko. Dajcie mi apla. No i kop to drzewko. I teraz zrobimy trochę inaczej. Bo ja widziałem... Znaczy ja wiem, bo w późniejszych aktualizacjach to zmienili, że oni... Po dłuższym czasie zauważyłem, że ten domek, on na ekranie tytułowym nowszych wersji ma takie drewienko ładne, więc to tak też zrobimy trochę. Zaraz będziemy zwiedzać tutorial, spokojnie. No i co? Muszę to zrobić, bo mi nie pozwolą przejść. Można drewno... Nie, tu nie dało się drewna bokiem stawiać jeszcze. To jeszcze nie to. Nie ta wersja. No, dalej. No i ładny domek. Jeszcze takie te były. No i na styk. Dobra, trochę mnie tu... dręczą tą łopatą. Zaraz zrobimy. O, jeszcze to trzeba wykopać. I szkiełko wstawić. A, trzeba zrobić piecyk. Czekajcie. To jeszcze po kamyczek idę. Nie mam tu węgla w ogóle. Tu powinni mi dać trochę węgla. No i fajnie. No, świnka, przydasz mi się. No, jak zwykle ubić to jest tragedia. No i nic nie dała, szkoda. Trochę dziwnie mi ten domek wyszedł. Dobrze. Piecyk. Piecyk był trochę nielogiczny tam, gdzie crafting. Hot topic. No i tu sobie możemy najpierw
upiec kurczaczka, ale my sobie kurczaczka nie upieczemy, my sobie zrobimy łopatę, tak jak kazali, bo będzie mi szkiełko potrzebne. Kamienną już. Kurczaczek sobie poczeka. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedno okienko wystarczy. No i teraz tak. Jeszcze jedno drzewko wykopiemy. I ta piękna muzyczka w tle. No i tak. Trzeba zrobić przede wszystkim węgiel drzewny, żeby w domku było jasno. No i niech się robi. O. Dobra, udało się. Mamy to. No, okej. Tak. Takie malutkie to trochę jest. Mamy expa jeszcze. To już był enchanting. Ale jest pewien taki mały easter egg. Istnieje wersja na Xboxa jeszcze bez tego paska głodu i enchantingu oparta o betę, ale nie było jeszcze wersji pudełkowej, dlatego ciężko ją uzyskać. Trzeba coś, nie wiem, zrobić, jakiegoś patcha wgrać, czy ogólnie, żeby to mieć. Może kiedyś tak zrobimy, bo ja nigdy na tej wersji nie grałem, powiem wam. Bo jak kupiłem te 10-11 lat temu, dostałem wersję pudełkową, to już zdążyli ten update zrobić. I wersje pudełkowe, najstarszą wersję mają właśnie taką tutaj, o. A to dotyczyło wersji chyba cyfrowych. No i mamy szkiełeczko. Proszę. Drzwiczki będzie trzeba zrobić. Tu będzie ładne okieneczko. Podłogi już w domku nie robię. Trochę nudne to będzie. Już was nie będę tak zanudzał. Tu ma być bunkier na noc. O, coś nie pykło. Dobra. No i zabieramy nasze skarby. Robimy drzwiczki. I teraz mega dziwna rzecz na Xboxie. Tylko niech tutaj piecyk zgaśnie. Dobra. O, zjedz jabłko. Mamy domek, mamy to. Każą nam zrobić pochodnie. I teraz patrzcie. No i robimy tą pochodnię. Nie mogę. O, mogę! Naprawili to, bo kiedyś na samym początku. A nie! Bo ja mam teraz węgiel drzewny, czekajcie. Tutaj jako domyślne kraftowanie pochodni był węgiel drzewny. I jak ktoś na przykład normalnie wydobywał w jaskini, to musiał tak robić. Tak, tak. I to było takie niewygodne, bo bardzo rzadko, jak komuś się nie poszczęści, co i tak się zdarza mega rzadko, nie uda zrobić, znaleźć węgla, to musi zrobić węgiel drzewny, ale to naprawdę bardzo rzadko się robi węgiel drzewny, to musi zrobić ten... Znaczy, normalny węgiel. To musi zrobić węgiel drzewny, no i pochodnie. No i dobra, domek ukończony.
Skończyliśmy tutorial! Okej. No i możemy iść. Idziemy w drogę. Uwaga! Cześć, świnka, w ogóle przydasz mi się... Czekajcie, jeszcze mięsko mi się przyda. One nie dają mięska? Dziwne. Idziemy. Będzie achievement? Nie będzie. W zestawie mamy... płytkę... szafę grającą... łuk... łuk... strzały... i ten łuk ma chyba Infinity, nie, Flame, pamiętam. On podpala. Super. Nie będziemy muzyczki słuchać. Jeszcze tylko wróć, ja chcę zobaczyć tutaj mechanikę łódek. No ryb nie będziemy łowić, bo bym was zanudził. Tu mamy ciekawy mechanizm. Cyk, woda zamknięta. Możemy zobaczyć, jak działają tłoki. Tu się nie da wejść, a da się. A, ten mechanizm trzeba naprawić. O, trochę za dużo tego redstone'a. No, będę miał pełno śmieci. A, bo to jest, żeby się nauczyć mechanizmów. Tu się eksperymentuje. Czekajcie, ten samouczek nam przeszkadza. Tak, dobrze, wiemy, co to redstone. Wszystko wiem. Wiemy, co to tłoki. Dobra. Cyk. Cyk. No niestety nie pozwolą nam to wca... O, znikło, dobra. Pokażę wam. O. No nie, no. Wiemy, co to przycisk. Dobra. No, wersja to jest dla takich totalnie początkujących. Cyk. Nie, cyk. Cyk. Oj, zbugowane to jest. Dobra, uciekamy. Nie mam... nie chce mi się już. Do widzenia, redstone. Łódki, tak? Jak tu się pływa? No, łódki oczywiście bez wioseł jeszcze. Tu były. Weźmy sobie jedną łódeczkę. Cyk. Ją też można chyba rozbić. Zobaczmy. Rozbijmy łódkę. Uwaga. O, można... nie, nie rozbijemy, bo one są tak wolne, że to trzeba się postarać. Jak wyjść? Chyba nie da się z łódki wyjść. O, tym się wychodzi. A. No. O, krowa, daj mięsko. I świnka wydaje ci mięsko. Jak krowa daje, to wy też. O! Dobra, dzięki za awatara. Czyli jakieś awatary dostaję. Kwiatek, tak. No i zamiast zwiedzać, to my będziemy musieli się wyspać, bo noc nadchodzi, ciemno się zrobiło. Ale to znaczy, że dopiero 11 minut minęło. No i piękny zameczek, no... no, no. Kiedyś inaczej się budowało, była inna moda. Kiedyś się nie budowało takich wielkich, pełnych detali budowli. Był taki trochę minimalizm. I mi się to bardzo podobało, że coś jest proste. Nie jest jakieś mega skomplikowane, naprawdę lubię to. Ja lubię stare wersje. Aj, ten zameczek. Ale wiecie co? A tu jest dzicz. Tu są bagna. O nie, ale piękny zachód słońca. Ale wiecie co? Ja nie wiem, gdzie łóżka były. Gdzie się spało? Mnie tu zabiją. Pewnie u góry. Sypialnie są zawsze u góry. Zobaczmy. Tu się przechodzi, tak? No to zbyt oczywiste by było, ale... jest zablokowane. O, łóżeczko. Dobra, śpimy. Łóżeczko.
Wood Slab. Dobrze. Tu w ogóle z kamienia to jest? Tak, z kamienia. Kilofem szybciej się wydobywa. Nawet takie głupie błędy z Javy przenieśli, co nie? To był ewidentnie bug. Jakimś cudem oni od podstaw pisali grę i to się tu znalazło. Czekajcie. O! O, dużo lepiej. Teraz lepiej się gra. Dobra. Dźwignia. Od czego ty jesteś? Tudin! Tu jest jakaś płytka? Nie. To jest jukebox. Obrazki. Tu jakieś... Czy ja odblokowałem przejście? O! Teraz nie mogę przejść. Tu coś jest. O! Ej. Tu się dało przejść, no. Dobra, nie da się. Może to nie ta dźwignia. Tu jest jeszcze druga pewnie. Za trudne to jest nawet dla mnie. Takie szukanie. No nie ma, no. Tu jest jedna dźwignia. Nic ciekawego poza tym. Enchanting. Jak ja mam coś zenchantować, jak ja nie mam doświadczenia? Tu jest portal gdzieś. Książki. Pełno książek. Wow! Nie no, no to trzeba to uczcić. Czekajcie. Wszystko wyrzucić. Zaraz. Dobra. Dawać mnie to. Motykę też zenchantuję. To tu. To tu. To tu. Motyka tam. Niepotrzebna mi jesteś. Tak, bronię mogę enchantować. I tu nie ma lazurytu jeszcze. Niech no zgadnę. Unbreaking 1 będzie, bo tu był błąd jakiś z enchantingiem. Zobaczmy. Kill off. Efficiency 1. Trochę się pomyliłem. I tu też będzie... Nie, działa to. Trochę za mało nam dali. No, tu się już nie uda, siekierki. Czyli mamy tak, łopatę efficiency 1, sharpness 2, efficiency 1 i flame'a na łuku. Dobra. Nie ma dźwięków płytek. Alchemia. Zróbmy jakąś miksturkę. O, tu rosną melony. To chyba droga w jedną stronę była. Ale ja głodny jestem. Czekajcie, piecyki. Kurde, tu jest tyle rzeczy. Dobra, jemy takie surowe mięcho. Nie mogę tak biegać. O! Tu trochę nie widziałem, co tu było. Tu były bagna. I to jest wyjście na jakiś dworek. To dalej nie ma. Tudin. Oni coś popsuli. O. Zaraz. Tu się dało wejść. A, to się odsunęło, ale drzwi się zamknęły, ale spartolili. Szkoda.
Ale dobrze myślałem, tylko oni popsuli to trochę. No i tu mamy Nether. Czy coś w Netherze jest? O nie! Coś będzie ładować milion lat. A nie, szybko się ładuje. Tu nic nie ma! Wynośmy się stąd. O Boże. Jakie fancy okienko. Ładne. Ej, no to wygląda ślicznie, no. I ta świnka, słodkie. Tylko to wszystko takie zamazane trochę. Moje oczy muszą się do tej rozdzielczości trochę przyzwyczaić. Tu tak samo się schodzi. Dobrze. No dobra, to alchemia. Co my tu mamy? Brodawki. Butelki. Możemy się bawić, ale to by tyle lat mi zajęło. Źródło, kocioł, raz, dwa, trzy. Reszty nie potrzeba. Słyszę creepera, tu ptanie takie. A może to zombie? Usłyszałem w prawym uchu. Nie, lewym uchu, lewym. Dobra, wiemy jak się alchemię robi. Dalej. No, zróbmy sobie jakąś miksturkę. Czemu, po co w ogóle ten tutorial przechodzę, jak ja wszystko wiem? No, głównie dla nostalgii. Chcę sobie zobaczyć ten budyneczek, jak to wszystko wyglądało. O, o tym nie wiedziałem. Tu nic nie ma. Trochę bez sensu. Dobra. Zrobiłeś się, zrobiłeś. Jest. O tym nie wiedziałem. Tu jest jakiś pasek. O ty. Dobra. Magma Cream. Chyba odporność na... A. Tam mam iść w takim razie. Zjem trochę melona. Przyda mi się. I tu też. Dobra. Nagranie trochę już trwa. Ja bym zrobił cięcie, żeby nie stracić tego, więc dajcie mi chwileczkę. Wiecie, jak to jest ze starymi rzeczami. Autosave się mi przy okazji zaczął robić. Idealne wyczucie czasu. Fire Resistance. Nie wiem, ile to trwa. 2 minuty, dobra. Co tu jest? Płyń. Płyta i zbroja. Co ona ma? Fire Protection, logicznie. Wracamy. No i fajne, tajemne przejście. Zrobili? Zrobili. Dobra. Tu jest jeszcze druga skrzynka. Nie, pusta. Wszystko. Ile biblioteczek. Ja się muszę tylko przestać palić, czekajcie. Jeszcze 2 minuty, dobra. Idziemy tędy. Co tutaj mamy? A, to pamiętam, mostek. No i kolejne dyski. Music diski, płyty winylowe. O, hełmik mamy. Trzeba wrócić. Dobra. I co tutaj się... Tu byłem. Tu byłem. Dobra. Zamek zwiedzony. To teraz tak. Każą nam pojechać na pustynię. Dobrze. Dobra, wychodź.
O. Ładne. Mi się podoba. Z tyłu jak wygląda? Z tyłu pewnie nic nie ma. Znowu noc się robi? Dobrze, że mam zbroję przynajmniej. Coś bardzo szybko ta noc się robi. Strzeli we mnie. O! Mieczyk. Co ten miecz ma? Looting 3. Ja wolę sharpness. Może w kowadle połączymy. No i kolejna płytka. A, i tu się po prostu płytki zdobywało. Dobra. Tik. Idziemy się przespać. Ładny żywopłot, ogródek. Oni mogli tutaj, żeby drzwi się po prostu otwierały zrobić, a nie w pistony się ktoś bawi jeszcze. I nie wyszło. Przekombinowane. Tu później. Mnie jeszcze interesuje tamta droga. W ogóle stańmy tu na środku. I to jest idealne miejsce, żeby wygenerować sobie mapkę. O, żomby. Proszę. I to, z tego co wiem, jest cała nasza mapa świata. Serio. Dobra, tu są pewnie zwierzątka. Nie, tak, farmy, zwierzątka. Wszystko, co możemy uprawiać. Marchewek tu chyba nie było jeszcze. Motyka, nasionka. Możemy ten... Możemy sobie... Motykom się zbiera te... Zbierało się ta zboże, żeby więcej wypadało. Proszę bardzo. Mamy pszenicę, nie zboże. No i kładziemy tutaj. O, cyk. Tyk, 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 tyk. Tak, ale wiecie co? Czuję się dosłownie jak dzieciak. Naprawdę. Aż się łezka w oku kręci. Jak widzę te... No... Mi się te budowle podobają. To są właśnie prawdziwe minecraftowe budowle, które buduje się dla przyjemności. Czyli budujesz dla zabawy, a nie że o, ja zbuduję takie, taki wyścig szczurów, kto ładniejsze zbuduje. Nie. Po prostu buduje się dla zabawy. Kiedyś tak się... kiedyś tak się w Minecrafta grało. Jest jeszcze, pamiętam, jeden błąd tu był taki, że jak się włożyło mapkę, bo to dosyć częste, to nie dziwne, że go odkryłem, w item frame'a, żeby po prostu mieć mapę, ale skaczą. To gra się zawieszała. Więc to będzie trzeba sprawdzić. No i mamy tutaj wszystko, co potrzebne do... Ten, tylko... One tak dziwnie skaczą. Możemy sobie... Z dwóch krówek zrobić trzy. O! Chodźcie. Cyk, cyk. Urru. Świnki zbożem. No i będzie trzecia. Trzy świnki będą. Owieczki. Kurczaki.
Czaki można karmić tym? Nie, już nie można. Ale jajkami można rozmnażać. Co tu się w ogóle dzieje z tymi krowami? Czemu tak skaczą? Wszystkie wypuściłem. No i mamy małe kurki. Jeszcze tylko... Nie. I to, co ja zrobię teraz, o swoje pieska. O tak. Tylko tak, żeby go nie uderzyć. Jest? Jeden mi wystarczy. Chodź. Chodź, malutki. Znaczy duży. On się do mnie przyjdzie. On przyjdzie. No. No i tak wygląda farmienie. Tu tą górkę powinni przyciąć, bo byle zombiak może tu wejść. No i co? Teraz idziemy tędy. Weźmiemy mapę. Będzie nam potrzebna. Cześć, piesek. I... Jesteśmy na bagnach. Na bagnach, jak wiemy, są slajmy. O! Przyda mi się trochę melona. No. Bagna, ale ja tam widziałem gdzieś domek. Pnącza. Domek. I co w tym domku? Ciekawego. Nic. Te szyby tak świecą trochę w ciemności. W piecu pewnie coś jest. Nie, w piecu nie ma. O, proszę. Uuu, złowrogo. Kolejna część zbroi i kolejna płytka. To została nam jedna skrzynka na logikę. Ach, to światło. Ale podobają mi się taki urok tych starych wersji. Chodź. No, inteligencją nie grzeszą te wilki. Widać zamek porośniętym mchem. Dobra, tył zamka mi się nie podoba. Taka bryła. Trochę. Tak, takie mech. To akurat... Mogliby trochę wzbogacić o jakieś małe detale. No i co? Ostatnią część zbroi trzeba... O, jaskinie. Zwiedzić, tylko wiecie co? Ja wrócę do zamku po... Czekajcie, mam pełne nie. Albo nie. Dla przygody... Zbiorę wełnę od owiec, albo w tym domku było łóżko. No są niby owce, ale po co mam kraftować? Tu nie ma łóżka. A, jest, dobra. Było łóżko. Idziemy. Nie do jaskini. No i gdzie to było? Tu już byliśmy. A ocean oznacza koniec mapy na Xboxie. Tu już nie ma mapy. Zaraz zobaczymy. No.
Koniec świata. Nie kłamię. Mówię wam prawdę. Tu była mapa mocno ograniczona. Patrzcie. Widzicie, nie ma nic. Ocean. I dalej nie ma nic. No i tu jest... Nawet na mapie widać tą granicę. Zaraz wam pokażę. Mamy na mapie, co możecie zauważyć, różnice są kordy. I nawet na wersji Java by się takie coś przydało, bo takie, wiecie, F3 to trochę śmieszne według mnie po tylu latach jest. Ja rozumiem F3, co nie, ale nie można czegoś, jakiegoś normalnego przedmiotu dodać, który by mi pokazywał pozycję, tylko muszę się, wiecie, wciskać F3 i pół ekranu zawolonego. A to mi się bardzo na Xboxie podobało. Czemu ja tą mapę schowałem? Ona mi jest potrzebna. Tu nic nie ma. Trzeba przeszukać całą mapę. Nie jest to czasochłonne. Zaraz będzie noc. Tu też jest koniec mapy. Pewnie jakaś tu świątynia dżunglowa czy coś jest, ale nie wiem. Głodny jestem. Wilku, ubij dla mnie owce, bo potrzebuję wełny. Dziękuję. Mamy jedną wełenkę. Ej, ładnie wygląda ta łuna. Lepiej. Graficznie jest ładnie. No i co ja teraz w takiej ciemności znajdę? Tam jest studnia. Okej. Ała. Pierwsze obrażenia. Dobra, szkielet strażnik pilnuje tej studni, ale ja ci nie pozwolę. Nie. Wilku, ratuj, dobra. Pewnie trzeba tu zanurkować. Tu nic nie ma. Tu się tylko utopić mogę. Tu nic nie ma. Słabo. Naprawdę słabiutko. Co mi mapa powie? No przecież tu pełno potworasów teraz będzie. A nie, to ten napis. To wracamy tam najpierw, czekajcie. Wilku, co ty robisz? O, ten napis Minecraft świeci. Ale on fajnie było, jakby był z cobblestone, a nie wełny. Mój domek. Dobra, walić wełnę. Ja sobie... Przecież ja mam łóżko. Aha. No dobra. Mam łóżko. Miałem łóżko przecież. Nieważne. Wykopmy sobie schodki. O Jezu, świnia! Zawału dostałem przez ciebie.
Tu była studnia, w której nic nie było. Może nie ma spodni tutaj? Albo jest jeszcze jakaś... No dobra, wieża. Te jaskinie są bardzo interesujące w ogóle. To chyba będzie... A! Ty! Jezu, co ja zrobiłem? Nie no, nie no, nie no! Wpadłem do dziury z nim, no! Nie, wilku! Uważaj! Jak... Tu jest tyle dziur, że ja mogę wpaść. Ale te jaskinie są... Nie mogę przybliżać. Niepokojące. A to drzewo, to ja jego nie ścinałem. Ono jest już o tak ścięte do połowy. Chyba Herobrine tu był. Tak, tu się wchodzi. Ale naprawdę lepszej lokalizacji to sobie wymyślić nie mogliście. Przecież tej wieży nawet nie widać, ona jest górami zasłonięta. Ja wam nie ufam, tu coś schowaliście, nie? No dobra. Dobra. Drabinka. Skrzynka. Proszę. Jest. O, to jeszcze nie koniec. Widzę, że jeszcze jakaś struktura się za nami. Unbreaking 3 to ja nie chcę, ja mam i Efficiency 1, mi się bardziej podoba. Dobra. Mapka. Tam już byliśmy. Tędy. Bym się wrócił. W ogóle brzoza kiedyś. Od spodu miała teksturę dęba. I nikt na to nie narzekał. Widzę jakąś sadzawkę na mapie. A, to jest to chyba. Lipa, nie znajdę tego. Wiem, że na kreatywnym mógłbym dać, ale to nie o to chodzi. Jak ja mam to? Tu nic nie ma. Dobra, jednak mapa na Xboxie jest trochę duża, mimo wszystko. 1000 bloków. To jednak 1000 bloków. Wioska tu będzie jakaś? Nie. O, coś tam... Nie, to góry są. Ten generator uwielbiał jaskinie, widzę, na powierzchni generować. Lawę chyba też. Tak, tu lawa jest. Nie ma tu o czym mówić. Te góry też takie śmieszne były. Trzeba kiedyś sprawdzić, czy to te światy da się na Javę przenosić.
Chociaż po co? Jak takiego klimatu nie będzie. O, wioska. Ten wilk. Wioska jak to wioska, tu na pewno niczego nie ukrywali. Ciemny domek. Cześć. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu. Idziemy tam. W wiosce, jak... Jeżeli to prawda, jeżeli w wiosce coś ukryli, to naprawdę słabo. Mało, mała kreatywność. Ale chyba jeszcze nagramy ten. Widziałem creepera chyba. Nie. Nagramy nowszą wersję tutoriala. Bo tutaj... Trochę mało rzeczy jest. Jeszcze tam trzeba iść. Takie 50% mapy będziemy mieli wygenerowane. Tu nic nie ma. Tu jest pewnie ta kamienna wieża. Nie. Proszę, znalazłem. Ale fajne. No. Ktoś na... Wilku. Ktoś naprawdę... Niedociągnięcie. A nie. Ale to jest ładne. Jak ja uwielbiam takie... Ej, szkoda, że ja na swoim świecie takich rzeczy nigdy nie budowałem. Naprawdę śliczne. Uwielbiam teraz takie klimaty. Ale taki trochę minimalizm to jest. Zobaczcie. Nie ma tutaj miliona bloków. Prosta. Taka prosta kompozycja. O nie, jeszcze mam dalej szukać. Nie ma dalszej części zbroi? 7, 12 music disków mamy do zdobycia. O nie. To my tego nie znajdziemy. Jak ja... Dobra, ledwo połowa. No znaczy ponad połowa. Mamy tego, dobra. Tu już byliśmy. Trzeba iść tam. W świat trzeba iść. Nie będę na YouTubie odpalał, ja chcę poszukać. Zima. Może iglo znajdziemy. Ładnie tu, ładnie. To
To wygląda podejrzanie. Coś by się jakieś mięsko dla wilka przydało. Nie no, tylko ta wioska jest, no. Wilczku, mam dla ciebie jedzonko. O. Jak znajdziemy krowę, to ubijemy. Bo ja też się głodny robię. Nie, mam zboże, mam. Na bagnach coś było. Tak mi mówi moja pamięć. Autosave, czyli to jest idealne miejsce na zrobienie sobie przerwy. Dobra, wrócimy za niedługo. Okej, witam was ponownie. Poszukiwania dalkcio... Poszukiwania ciąg dalszy. Trochę to już się nudne mi zrobiło, ale dobra. Mnie fascynuje. No nie, no na bagnach mam szukać. Tutaj to nic nie będzie. To powinno być bardziej nie filmik na YouTube, a w formie live streamu. No ale trochę... Trochę lipa. Bo nie wiem, jak streamować z Xboxa. Bo to i tak, żebym to mógł nagrać, to jest tak już przekombinowane wszystko, pełno kabli. Specjalne urządzenie do przechwytywania. Dobra, jest co. O, ty, jakie ukryte! Kurde. I to było... Dobra, czyli te wszystkie sekrety są bliziutko tego. Kolejna płytka i dostajemy jaką łopatę. Efficiency 5. Czyli lepsza. Nie podmieniło mi. Piesek, masz kości. Czekajcie. Tu, 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 tu. Chodź. Masz. Zjedz. No dobrze. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze cztery, czyli cztery struktury aż. To musi być gdzieś tam. Chodź. Tam widziałem ogon wilka w lesie. Dobra, tu jest coś nowego. Mam nadzieję, że to nie jest podwodne. Nie. Krowy nie mogę znaleźć. Dobra, ja się już głodny robię, muszę zwierzątko znaleźć jakieś. O, jabłko. Bajon grzybowy? Tam coś musi być. Robimy łódkę. Teraz gdzie był? W transporcie pewnie. No oczywiście, że tak. Bajon grzybowy. Tylko tak samą skrzynkę postawić. Dziewięć na 12, czyli jeszcze raz, dwa, trzy. Trzy. Silk Touch 1. Podoba mi się. To co? Trzeba iść dalej. Nie, tu nie ma świata. Mamy krowę. Na mapie bajon grzybowy jest jako zwykły zielony, taki widoczny. Na pewno będzie problem ze znalezieniem ostatniej płytki. Tu coś jest. Nie, nie mapa. Daj mi tą mapę. No. End. Czy coś tu dla nas?
Czekaj, widzę jakąś chyba budowlę na mapie. Nie, to drzewa. Strasznie. No, nie mogę już niczego znaleźć. Wpadłem do jakiejś wody. Tu jest w ogóle kanion, w którym nie trudno zginąć. Będę musiał sobie jedzonko zrobić i się przespać. Dobra, śpimy. Nie mogę podnieść. Obok tego kanionu na pewno coś musiało być. Takie podejrzane trochę, niecodzienne, no. Nie. Raczej nie. Po prostu taki kanion i nic. Zimowy biom? Może tam coś będzie? Nie. Czyli tam gdzieś. O, ładna góra. Wiecie co? A ja myślę, że jeszcze do zamku bym wrócił. Aha, potworki. Przebiegnijmy im. Dobra, udało się. Co to w ogóle jest za góra? A to co to jest? Eee...
źle mi to wygląda. Co to? Co to za góra? Oh my god, ja nigdy takiej góry nie widziałem. Dobra, potworki, do widzenia. Okej. Kierunek, zamek, zamczysko, tam na pewno coś będzie. Tam jest przecież taka dziurka była, to ja ją sprawdzić muszę. Taka dziurka, taka wiecie, jaskinia taka. I wykochane wieśniaczki, nigdy nie pozwolicie na to, abym głodował. Ile kaktusów? No dobra, wioskę trzeba sprawdzić tak czy siak, no. Jednak to jest jakaś struktura, mogli... Wszystko tu zrobić. Dobra, tu nie ma. Tu nie ma. Trochę tak wejdę, bo tu... Zasypało was tu trochę. Dobra, oni tej wioski na pewno nie ruszali. Bo ona jest w takim stanie, że to tak nie, że to raczej niemożliwe, żeby tu coś było. Zaniedbana wioska, o. Owca! Co? Szybciej kilowy piasek kopię, okej. Niezły bug. Dobra. Znowu mi wypadł. Gdzie był zamek? Tam. Tam się najemy, odpoczniemy. Tu byłem. Może ja płyty jakieś nie wziąłem. No dobra. Czy coś tu zostawiłem? A więc. W neterze wątpię, nie ma nic. Ale się domyślam jednej rzeczy. Tu nie ma. O, blok, blok, blokuj się. Ten mój pies, to on sam sobie krzywdę robi jakąś. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Tu płytę wziąłem pewnie. W tej biblioteczce. Też wziąłem. Ale czy tu wziąłem? Na samym początku. Tu wziąłem. No dobra. Wędki. Łódki. Tu nie ma płyty. Ta dziura to było to. No nic, trzeba wiecie co sprawdzić. Tylko ja nie mam za dużo bloków. Na murach zamku? Jak się w ogóle wchodziło tu wyżej? Ja to będę musiał zbadać. Tu jest drabina!
Ciekawe. Ten napis jest pusty. Nic tu nie ma. Ale jest drabina, można wejść na zamek, dobra. To ja tego nie wiedziałem. Jakby co, ja nie niszczę. Śladu po mnie nie ma. Dobra. Dwie płytki i fajrant, tego oczekuję. Okej. Tu ładnie. Tu nie mam przejścia. Ciekawe. Ale tu są schody. No dobra. Kopuła. Płyta 11, 10. Jeszcze dwie płytki. Power 5. Nie potrzebuję. Tu się można rozejrzeć w ogóle. Tu w tych wieżyczkach nic nie ma. O, Enderman. Spać. Dobra, do sypialni idziemy. Wilczku, ty sobie krzywdę robisz. Musisz zostać. Siad. Dobra. Jeszcze mogę oczekiwać, że tu coś będzie. O! Została nam ostatnia płytka. Naprawdę tutaj tak, tak? Smite 5. Nie. Dobra. Gdzie może być ostatnia płytka? Ja naprawdę nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia. Muszę gdzieś szukać. No tu już w zamku to ja nic nie znajdę. Co? Do Netheru nie pójdę. Nie odważę się. Tu płytki nie było. Tu jedynie może być coś ukryte. Nie. Pod dywanem? Tu? Tu pnączami wejść? Nie. Tam w domku byłem. Tam była płytka. Tu może być jakaś jeszcze jedna struktura. Zobaczmy. Nie było nas tu. Tu jest mapa niewygenerowana. Dalej na bagnach. Nie mam jedzenia trochę, ale to nic. Jaskinia. Chyba, że oni zrobili jakiś zatopiony statek, o którym nie wiem. Nie pamiętam. Łódkę trzeba zrobić znowu. Thank you.
inne przeszkadzają. No, przecinaj. Nie dało się wtedy. Okej. Co za... Najlepsze, że nie mogę ich niszczyć ręką. Dobra, dopłyń do lądu i tyle. Odechciało mi się po bagnach łódką pływać. Myślałem, że to skrzynka, to uschnięty krzak. No ciekawe. Ale jest krowa, przynajmniej tyle dobrego. Co prawda na wodzie, ale jest. Chodź tu. Jeszcze ten domek sprawdzę. Zwłaszcza ten komin śmieszny. Tyk. Ten komin to mi się nie podoba. Aha. Dobra, tu nic nie ma. Jakby na napisie coś było, co nie? Może jest. Albo w tej piramidce śmiesznej. Świnie, czy wy w końcu dajecie mięso, czy nie? Dajecie, tylko rzadko. No dobra, piramidko. Jeszcze jedna szansa. Co wy tutaj macie? Nie ma tu nic. Tak mi świta coś, że na napisie Minecraft mogło coś być.
na samej górze. Jeszcze raz tam wejdę, tak czy siak. Dobra, autosave, czyli czas zrobić sobie przerwę. Okej, jesteśmy. Jak widać, noc zapadła. Dlatego wypadałoby się trochę tu przespać. Hop! No i tak, nie mam pomysłu, gdzie totalnie mogę znaleźć ostatnią płytkę, ale mam pewien... Domyślam się, gdzie może być. A mianowicie, czekajcie. Tylko okradnę trochę tą farmę. Melony znowu zbierzemy, przydadzą się. I przede wszystkim te miksturki na ogień. Sprawdzimy jeszcze Nether. Bardzo chciałbym znaleźć wszystkie płytki. A kolejna sprawa, nie mogę przerwać, nie mogę zapisać, nie mogę wyjść, ponieważ jak to zrobię, to tutorial się skończy. A nie o to nam chodzi. O, mamy 20 steaków i sobie je upiekę może. Łóżko mi nie będzie potrzebne w Netherze. Mam zbroi trochę. Powinno wystarczyć, powinno mnie to ochronić. Muszę tylko wypić odporność na ogień. Wilka nie biorę. Wypiję w Netherze, bo się obawiam, że... Tylko ten gast. Dobra. Może to nie był dobry moment. Tu gdzieś powinna być twierdza. Chyba nie wysadził po portalu, nie. Gdzie jest ta twierdza? Czy ten gaz zwariował? Ale wpadłem. Nie no, nie no, nie no, nie no, no to ja mam jakiegoś pecha, czy co? Armagedon! Gdzie jest ta twierdza? Ja muszę się schować przed nimi. Ja sobie pójdę gdzie indziej. Może znajdę tą twierdzę. Tu jest koniec mapy. Jest twierdza. Dobra, ciemno jak nie wiem. Kurde, i te samouczki. Dobra.
pełno lawy, oczywiście. Nie obchodzisz mnie. 38, mam mało tego fire resistance. Cholipka. Dobra. Skończył mi się fire resistance. Powinienem mieć coś, co by mi pozwoliło się zamurować w razie niebezpieczeństwa. Dobra, szukamy. Prawie 3 minuty, to tak mało trochę. Nie trafić nawet. Dobra. Dalej skrzynka. Tu nie będzie skrzynki. Idzie tu się zgubić nieźle. Jest! Nie mogę jej zdobyć! Skończyło mi się! Cholera, a ich tam jest tak dużo! Kurde! Będzie trzeba podkop zrobić jakiś. Nie, nie skończyło się. Jeszcze minuta 20, dobra. Dalej. Kurde, oni są tuż za murem? Nie lubię cię. Dawaj mnie to! Jest! 12 płytek! Mam! 12! Dobra, uciekać stąd. Fire protection, dobra. 12 płytek, 12 płytek. Teraz do portalu, do domu! Chcę do domu. Gdzie indziej, tylko do domu. Nether rak się przydać, może wyjść stąd. Teraz stąd wyjść, gdzie tu było. Tam gast, pięknie. Super. Tu weszłem. Zaczęło się, tak? Bombardowanie mnie? Kurde. Kurde. Ej! 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 Ej!
Ej! Zaklinowałem się! Big Manki! Nie wrócę! Uwzięły się na mnie, nie wrócę! Dobra, tam jest portal, a ja nie mogę wrócić, bo we mnie strzelają. Dobra, tamten ucieka. Ucieknij. Niech nie wysadzają mi portalu tylko. Super. Uciekliśmy. 12 dysków. I co, i to tyle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12! Okej, chyba udało nam się ukończyć tutorial. Szkoda, że nie ma żadnego achievementa za to. Ale tak, udało mi się. Jestem bardzo dumny z siebie. Pieseczek. Udało nam się. No to co? Gdzie jest łóżko? Chcę się wyspać po tej przygodzie. No, u góry powinno być. Tu. Śpi. A jeszcze nie. Tym pozytywnym akcentem kończymy tutorial. Może nie będę spał, może tu stanę ładnie, gdzie okienko. Albo nie, ja mam pomysł. Tylko tego nie będzie widać. Ja mam pomysł, jak to zakończyć. Minecraft. Tak, Minecraft. Tylko niech mnie szkielet nie zestrzeli, bo go słyszałem. Pies. Siadaj. A więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Do następnych odcinków, takich filmów, które nagrałem. To było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie nagrywać Minecrafta na Xboxa w tym roku. W tych czasach. Wspaniałe czasy dzieciństwa. Bardzo świetny klimat ma ta wersja na tą konsolę. I cóż, być może w przyszłości nagram coś jeszcze związanego z tą wersją. Może zrobię jakąś miniserię, chociaż powiem, trochę ciężko się tu steruje tym padem. Wolę jednak WASD. Ale sam fakt, że można tu grać w kilka osób, bo można, zapomniałem wam powiedzieć, można tu podłączyć drugiego pada i grać na podzielonym ekranie jest czymś niesamowitym. Trzymajcie się, cześć i do następnych odcinków. Razem z moim wiernym pieskiem tam, widzicie, w farmie rozrabia creeper. Do widzenia.